Witam wszystkich ze zboru w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego zatytułowane Chrześcijańskie życie. Mam na imię Konrad, a ze mną dzisiaj są Marta, Klaudia i Zbyszek. Skłońmy czoła do wspólnej modlitwy razem z Martą. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy tutaj przyjść, możemy rozważać Twoje słowo. Prosimy Cię o Twojego Świętego Ducha, tak abyś poprowadził to rozważanie, tak aby myśli tutaj wypowiadane pochodziły od Ciebie, były ku zbudowaniu. Bardzo Cię o to prosimy, niech Tobie będzie wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. No dobrze, mamy rozmawiać dzisiaj o życiu chrześcijańskim. Powiedzcie mi proszę, czy życie chrześcijańskie jest łatwe czy trudne? To zależy. I łatwe i trudne. Dlatego, że składa się z dobrych rzeczy i ze złych rzeczy. Tak jak życie każdego człowieka. No zależy od tego, jakie będziemy dokonywać wyborów. Im więcej będziemy wybierać rzeczy złych, to będzie ono trudniejsze, ale im rzeczy lepszych, to wydaje mi się, będziemy mieli także więcej dobrych rzeczy odbierać rzeczy. Więc troszkę też zależy od naszych decyzji, jakie od naszych podejmujemy. Chociaż niektóre decyzje podejmują inni, którzy towarzyszą naszemu życiu, więc od nich też troszeczkę zależy. Ale to też jest w naszym rozważaniu i też Słowo Boże daje jakąś tam wskazówkę czy odpowiedź, że od nas zależy także życie innych, nie tylko nasze same. Ja myślę, że to też zależy od tego, jaki mamy ideał życia chrześcijańskiego. Bo jeżeli na przykład przyjmujemy ideał taki, nie wiem, czysto średniowieczny, no to, że życie chrześcijańskie to jest życie męczeńskie, no to jest tragedia, tak? Trudno jest temu podołać. Ale jeżeli uważamy, że życie chrześcijańskie to jest życie razem z Panem Bogiem, zgodnie z Jego wolą, Jego słowem, przy czym jeszcze również Pan Bóg uzdalnia nas do tego, abyśmy mieli mądrość, mieli odwagę do tego, aby podejmować dobre decyzje, to myślę, że ono wtedy nie jest może nie tyle trudne, co po prostu dla człowieka, który patrzy z boku, tak? Który nie doświadcza łaski Bożej, który nie doświadcza Bożego prowadzenia, to może być dziwne i wręcz może właśnie takie masochistyczne, tak? Ale dla nas myślę, że niekoniecznie. Ja się nie czuję nieszczęśliwa, szczerze mówiąc. Ale Marto, powiem Ci tak, tak patrzę przez pryzmat mojego życia, to nieraz myślę, że potrzebny jest duch męczeństwa także w chrześcijaństwie. Niezależnie od tego, choćbyśmy źle powiedzieli o średniowieczu, ale to nie do końca tak jest, ale niekiedy powinniśmy być gotowi na męczeństwo nawet dzisiaj, w momencie, kiedy musimy podejmować pewne decyzje, że godzimy się na coś, żeby coś nas dotknęło, ale dlatego, żeby nie dotknąć innych. To też nazywam pewnym rodzaju męczeństwem czy poświęceniem, ale o nim także Biblia mówi. Bo to jest rezygnacja z czegoś i nieraz okazuje się, że chwilowo boli, ale nieraz przynosi taką później ukojenie i zadowolenie, że taką, a nie inną decyzję się podjęło. Mam może już pytanie, przechodząc trochę do sedna naszej dzisiejszej dyskusji. Czy wszystko należy do Boga? Czy jednak człowiek ma jakąś wolność, jakąś własność? Co należy do Boga na tym świecie? A czy jest coś, co należy do nas, jak sądzicie? Bo od tego pytania będzie uwarunkowana dalsza nasza dyskusja. Dlatego może spróbujmy jakoś to tak rozgraniczyć albo odpowiedzieć na to pytanie, co należy do Boga, a czy jest coś, co należy do nas? Bóg jako stwórca, tak, wszystkiego tak naprawdę jest władcą wszystkiego, ale z drugiej strony dał nam wolną wolę, tak, co się objawiło również w Edenie. Wolę do tego, aby popełniać dobre rzeczy, tak? Dobre uczynki, jak grzechy, wybierać cokolwiek. Tak? Możemy też wybrać, czy wierzyć w Boga, czy nie. Więc w pewnej kwestii no, decydujemy też o tym, co przywłaszczamy sobie, a co oddajemy Bogu. Jednak w moim zrozumieniu, w biblijnym, tak mi się wydaje, zrozumieniu, tak naprawdę wszystko należy do Boga. Otwórzmy może Psalm 24, pierwszy werset, poproszę Klaudię o przeczytanie. To jest taki jeden z kilku wersetów, nawet można by powiedzieć z wielu wersetów, które też o tym mówią. 24:1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają.
Czyli chociażby patrząc na ten tekst, wszystko należy do Boga. Ale czy jest jednak coś, no już powiedziałaś Marto, że wolna wola, ale jeśli chodzi o dobra materialne albo dobra też niematerialne, takie jak czas, czy jest coś, co należy do nas? Czy my zarządzamy, możemy zrobić dobrze, dobry użytek albo zły? Ja myślę, że my jesteśmy właśnie takimi zarządcami, tak? Bo Bóg stwarzając Adama i Ewę powiedział do nich później, tak, opiekujcie się, róbcie, dał im ogród i generalnie całą ziemię. I to, co no Pan Bóg osobiście jakby nie opiekuje się tą ziemią w takim sensie, że jest tutaj tak jak my, tak? My jesteśmy takimi osobami, które mają zarządzać czasem, pieniędzmi, opiekować się ziemią, tak? Więc naszym zadaniem jest to, nie wiem, czy można powiedzieć, czy jest to naszą własnością, czy nie. No, są takie rzeczy w życiu, tak, które mamy na własność. No nie wiem, ta Biblia jest moja, tak, w tym momencie. Ale no, to chyba nie o to tutaj chodzi, tak? Nie o tym akurat do końca mówimy. Ale my bardziej jesteśmy zarządcami. Tak mi się wydaje. Ja przyznam się szczerze, że zawsze można wyrwać jakiś fragment z Pisma Świętego i wokół niego toczyć dyskusję. Jak przejrzałem ten psalm tak w całości, to tak. Ktoś by powiedział, czy ten psalm mówi, dlaczego na samym początku to psalmista tak podał ten tekst, do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia. A później mówi o tym, kto do Pana przyjdzie, kto dostąpi Pana. A później jeszcze jest ten przepiękny fragment mesjanistyczny, podnieście swoje bramy, szczyty, aby wszedł do Was Król Chwały. To jakby to troszeczkę nabiera innego znaczenia w sensie należy do Pana. Marto, wspomniałaś o stworzeniu, chociaż akurat tutaj praktycznie nic o stworzeniu w dalszej części nie ma, a z drugiej strony mamy tutaj fragment, który mówi o tym, że bardziej o odkupieniu, bardziej o tym, dlaczego Pan Bóg mówi, w jaki sposób należycie do mnie, że jesteście moi. Nie na tej zasadzie, że no ja was stworzyłem, jesteście moi. To jest jeszcze tak, bo ja dlatego coś jeszcze więcej dałem wam. Jak gdyby tam ta część jest wywyższona, że jakby Pan Bóg, pamiętacie, jest taki fragment, kiedyś studiowaliśmy, że Pan Bóg jest nieraz zazdrosny. Jednym z przykazań nawet jest to powiedziane. Myślę, że jest zazdrosny o nasze uczucia, bo gdy pójdziemy gdzieś w inną uliczkę, to wtedy się gubimy. Gubimy, jeżeli zgubimy naszą zależność, że tak naprawdę nie chcemy miłości, nie chcemy, żeby ona nas otaczała, to zostajemy w bardzo egoistycznej sytuacji. I nagle wtedy się patrzymy, gdzieśmy zaszli, gdzieśmy doszli, kiedy zapominamy, że tędy nie powinniśmy iść. Dlatego mówiąc o tym, ten tekst mówi nie tylko o samym, bo nie bezpośrednio stworzeniu, ale bardziej tak jak się przyglądam, kto tam pójdzie do nieba, czy spotka się z Panem Bogiem, właśnie jak gdyby na zasadzie tego, że Pan Bóg nas odkupił i objawił swoją miłość. Ale to jak mówiąc o dlaczego Pan Bóg mówi, no chciałbym, żeby coś do mnie też należało. Pamiętajcie także o mnie. Myślę też, że my mamy pewną swobodę w tym zarządzaniu. Tak, to jest tak, jak mamy tą przypowieść w Ewangelii Mateusza o talentach, kiedy wyjeżdża Pan i rozdaje swoim sługom te talenty i oni mogą z nimi coś robić, tak? Nawet mają z nimi coś robić i mają w tym swobodę. Pan nie określa, co mają z nimi robić. Po prostu on chce przyjechać i mieć zysk. I troszeczkę podobnie jest tak, że my możemy z tym, co Pan Bóg nam daje, robić, co chcemy, tak? Ale on też daje nam pewne zasady, w jaki sposób to robić. A czy możemy, no bo odnosząc się do tej przypowieści, był sługa, który nic nie zrobił. I czy on mógł, czy nie mógł? Mógł, bo nikt nic nie zrobił. No praktycznie mógł, ale czy to było zalecenie? No też pytanie, no mamy wolną wolę, prawda, ale niekoniecznie, nie wszystko możemy, ale nie wszystko jest pożyteczne, jak pisze apostoł Paweł. To był jego wybór i ja myślę, że on, zresztą z tego, co mówi później, jak rozmawia z Panem, on wiedział, co ten Pan zrobi, jak wróci. No, wiedziałem, że jesteś ten, który zbierasz, gdzie nie siejesz i tak dalej, więc on mógł się spodziewać, jaka będzie reakcja. No ale tak wybrał, no po prostu nie chciał nic z tym zrobić. Co na przykład, jeśli chodzi o nasz czas? Czy mamy jakieś zasady w Piśmie Świętym, które nakreślają nam przynajmniej ścieżkę, którą zaleca nam Pan Bóg, jak zaplanować nasz czas? Ale teraz zapytam cię, tak może skonkretyzuj pytanie. Czas na przykład dotyczący jednej doby naszego czas życia. Czas na przykład dotyczący tygodnia. Tygodnia, miesiąca. Tygodnia. Załóżmy tygodnia.
albo w ogóle naszego życia. Możecie odpowiedzieć, no to pytanie jest dość szerokie, dlatego możecie szeroko odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, przypomina mi się tekst, nie troszcie się o dzień następny, więc powiedziałbym, że nie wybiegajmy za daleko w przyszłość w sensie pewnych trosk, ale to znowu o czymś innym Pan Jezus mówił, czy Pan Bóg. Powiem inaczej, to co tak bardzo zdecydowanie Biblia na co zwraca uwagę, to mówi, daj, jak gdyby prośba Pana Boga, poświęćcie mi troszkę czasu, dajcie mi na społeczność sobą, na budowanie relacji między sobą. I tutaj wkraczamy, że raz, że nawet zarezerwował, nawet w ubiegłym tygodniu studiowaliśmy zagadnienie, że jednym z przykazań jest przykazanie 24-godzinne dotyczące czasu, jak gdyby dające nam rozwijanie naszych relacji z Panem Bogiem, z naszymi bliskimi, z otoczeniem w szczególny sposób. Popatrzcie, bo to nie tylko jest przykazanie, że nie będziesz pracował, ale poświęcisz ten czas na różne rzeczy. Jak przyglądamy się, co Pan Jezus czynił, to nie siedział w kościele i tylko się modlił, nie siedział w synagodze i powiedział, nie, tam nie wychodzimy. Nie, nie, wychodził na zewnątrz, pomagał, uzdrawiał i był. Więc tu już jest jakaś wskazówka na budowanie relacji czy więzi pomiędzy ludźmi. Jak gdyby to jest naczelną zasadą. I czy w naszym życiu znajdujemy na to czas? Jak gdyby, bo ja z perspektywy życia patrzę i mówię tak. Rzeczy, na które możemy zapracować i zdobyć, mogą nam ten czas zabrać i zabrać nam coś o wiele bardziej wartościowego. Niż na przykład, nikt wam nie zabierze na przykład waszej przyjaźni, jeżeli ją zbudujecie. Ona będzie wam towarzyszyła do końca. Zabawka czy jakikolwiek gadżet, on się znudzi. Może to być najlepszy samochód, najlepsze jedzenie czy coś takiego, ale ono raz, dwa, trzy przejdzie. Relacje, jakie zdobędziemy między sobą i przyjaźnie, one trwają do końca. Proszę mi, wierzcie, że to tak z perspektywy lat. Spotykacie się z przyjacielem po 30 latach, łapiecie się, uściskacie i możecie godzinami rozmawiać o swoich doświadczeniach, co przeżyliście, ale coś jest. Coś, co sprawia, że macie wrażenie, że żyjecie. Mhm. Czyli wspomniałeś, jakby nawiązując do początku twojej wypowiedzi, że Pan Bóg zalecił nam, wyznaczył nam świetną rzecz, sabat, 1/7 naszego tygodnia. Czyli można powiedzieć 1/7 nawet naszego życia, no bo jeśli pomnożymy tygodnie przez ilość, prawda, naszych lat razy tam 52, no to wyjdzie nam ileś tam tygodni i 1/7 z tego to będzie sabat. A czy oprócz tego sabatu, czy mamy mieć tylko 24 godziny dla Pana Boga, czy coś jeszcze możemy Mu podrzucić w ciągu tygodnia na spotkanie z Nim? Wtedy bylibyśmy adwentystami w dniu 7. Mhm. Tylko, tak? Tylko chrześcijanie jednego dnia, a 6 dni w tygodniu to tylko praca, tylko swoje sprawy, nic więcej. No przez 6 dni zazwyczaj zajmujemy się głównie tak zarabianiem na życie, nauką i tymi wszystkimi rzeczami. Ale myślę, że chrześcijaństwo nie polega na tym, że się jest z Panem Bogiem tak dorywczo, tak, sporadycznie, tylko że się z Nim faktycznie jest. Może niekoniecznie codziennie spotykamy się w tak licznym gronie na nabożeństwie, tak? Niekoniecznie codziennie spędzamy 5 godzin, nie wiem, i na studium Słowa Bożego, i na modlitwę, i na wszystko. Ale jednak Bóg jest w tym dniu, tak? W każdym dniu. Choćby to było 0,5 godziny, no ile kto wygospodaruje, prawda? Ja powiem, podzielę się tak. To jest moja praktyka. Nie samym chlebem człowiek żyje, czyli nie naszymi niecodziennymi sprawami. Może to jest taki truizm, ale to tak, ono, tak jest prawda. I Pan Jezus powiedział, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Jak gdyby chce nas zachęcić, że miejmy czas każdego dnia, 10, 15, 20 minut, pół godziny, w zależności jak poświęćmy czas na otworzenie Słowa Bożego, na skierowanie myśli do Pana Boga, czy idziemy na spacer do pociągu, czy idziemy do miejsca pracy. Dajmy na taką, jak gdyby, nie ograniczmy się, ja pamiętam, bo to jest tak, ciągnie mnie, kiedy parę lat temu zbudowałem własny dom, to przyznam się, że nawet będąc na nabożeństwie, chociaż nie, Panie Boże, nie mogę myśleć, nie powinienem myśleć o budowie, a ja myślałem, jak ja postawię ten taki element tam, już po prostu nie potrafiłem oderwać myśli od tej rzeczywistości, którą realizowałem, to pewne marzenie. Ja nie mówię, miałem uczucie, że robię źle, że te myśli powinienem odsunąć, ja tylko czekam, żeby skończyć i jak gdyby realizować swoje te pragnienia. I to jest i może wam towarzyszyć. Niezależnie to może być dom, to może być samochód, ale może nas tak pochłonąć, że w pewnym momencie byśmy chcieli tak ten czas z Panem Bogiem ograniczyć, bo chcielibyśmy coś zrealizować. Więc to jest bardzo ważne, żeby nawet mimo wszystko znaleźć
odrobinkę czasu. Panie Boże, ja buduję, ale proszę, bądź obok mnie i pomagaj mi w tym budowaniu. Że czasem także w naszych tekstach biblijnych jest powiedziane nawet, że osiągniemy jakiś tam poziom, jakiś pułap, standard i nagle stwierdziliśmy, poświęciliśmy temu czas, środki, pieniądze i nagle zapominamy o Panu Bogu. Mhm. Jest tutaj niebezpieczeństwo. Ja bym też chciała dodać, że to oczywiście jest sabat. Jest pewien czas, który przeznaczamy, nie wiem, na modlitwę, tak, na czytanie Biblii. Ale myślę, że takie właściwe zarządzanie czasem polega też na tym, że... Bo my w życiu robimy mnóstwo takich rzeczy, które nam ten czas zabijają, zabierają i to każdy z nas, nie? Ale że to jest też taka gotowość do tego, żeby poświęcić ten czas na coś innego niż jakaś tam głupota, tak? Że bo bycie z Bogiem i życie chrześcijańskie to nie jest tylko studium, modlitwa, tak? Ale to jest, nie wiem, zrobienie czegoś dobrego dla kogoś, zaopiekowanie się kimś, nie wiem, zrobienie komuś zakupów i żebyśmy byli tacy gotowi, że aha, to ja nie zrobię tego, co zawsze robię, nie siądę przed telewizorem na przykład, ale pójdę i nie, zrobię coś dla kogoś i nie będę teraz myśleć, ojejku, a ten mój ulubiony serial był i znowu nie obejrzałam. Tylko, że to jest właśnie taka gotowość też, że poświęcić czas na coś wartościowego, coś, co służy Bogu i Jego chwale. Okej, okay. A co do, jeśli chodzi o finanse? Bo powiedzieliśmy sobie o czasie, ten czas nas goni, dlatego przechodzimy do kolejnego punktu, finanse. Czy Bóg ingeruje w jakiś sposób? Jak to widzicie? Bo nie oszukujmy się, w Biblii nie jest trudno zauważyć, że Bóg jednak jakoś to ingeruje. Był system dziesięcin, one były coroczne i co trzyroczne. Był również system darów, czyli to, co z serca chcemy dołożyć do tego. No dobrze, ale ktoś powie, to jest Stary Testament. Jak wy to widzicie, jak to się ta nauka o tych dziesięcinach i darach przełożenia dla człowieka, powiedzmy sobie, nowotestamentalnego albo człowieka, prawda, po zniesieniu systemu świątynnego. Jak wy to widzicie? Czy Bóg nadal chce ingerować w tą kwestię finansów, czy daje nam, powiedzmy, większą swobodę, chociaż też jakby, jak wy to widzicie? Nie bójcie ja się myślę, że to jest mówić swoich przemyśleń? Ja myślę, że to jest tak naprawdę kwestia, jak do tego podchodzimy, czy to dalej obowiązuje, czy nie. To zależne jest od tego, jakie mamy doświadczenie w tej kwestii. Ja mam doświadczenie takie, że pomimo tego, że zbyt wiele nie pracowałam w życiu, to jednak zawsze Pan Bóg dawał mi chleb, dawał mi jedzenie, dawał mi nawet ponad to, co potrzebuję. I w momencie, gdy ja mam tą świadomość, że bez względu na to, czy pracuję, czy nie wiem, czy dostaję jakieś stypendium, czy cokolwiek, tak? Bez względu na to, czy ja coś robię ze swojej strony, jakiś wkładam w to wysiłek, czy po prostu ktoś mi daje, bo czas niejednokrotnie miałam tak, że po prostu dostałam od kogoś pieniądze, bo ktoś wiedział, że nie mam. I jeżeli ja mam tę świadomość, że Pan Bóg mnie zaopatruje, to dla mnie, ja w takim układzie mam, ja wiem, że tak naprawdę te pieniądze są Boże. I skoro wiem, że te pieniądze są Boże, no to jak czytam w Biblii o takim systemie właśnie, o którym mówiłeś, tak, systemie na przykład dziesiętnym, czy systemie darów, tak zwanych dobrowolnych, to dla mnie nie ma żadnego problemu, żeby to oddać. Właśnie, bo ja to nie daję, tylko oddaję, tak? Bo skoro ja wiem, że to są pieniądze Boże, to dlaczego nie? Myślę, że problem może być wtedy, jak ktoś uważa, że ktoś na przykład, nie wiem, 16 godzin dziennie pracuje ciężko gdzieś na budowie, w pocie czoła, żeby zarobić na swoje utrzymanie, tak? To wtedy może pomyśleć, no tak, ja tutaj haruję jak wół i muszę teraz oddawać, tak? To wtedy jest troszeczkę, myślę, inaczej, tak? W ludzkiej głowie siedzi ta myśl, ale na przykład u mnie to jest, dla mnie to jest tak naturalne, bo ja wiem, że te pieniądze mam po prostu od Pana Boga, bo inaczej bym ich nie miała. Zbyszek? Że ja mam kilka różnych doświadczeń, aczkolwiek tak jak spoglądam przez pryzmat tekstów Pisma Świętego dotyczących akurat kwestii darów, to podoba mi się jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę wszystkim. Tam jest powiedziane, wypróbujcie mnie. To jest bardzo ciekawe, że nieraz my mówimy, Panie Boże, no chciałbym, żebyś nas doświadczył, bo chcielibyśmy się tak bliżej poznać, jak Ty działasz i tak dalej. I między innymi to dotyczy darów pieniężnych, że tam, czy wasze gumna, no wasze, no, że będziecie błogosławieni przeze mnie, jeżeli będziecie tu wierni. Przypomina mi się, kiedy byłem studentem, a to było ponad 30 parę lat temu, pracowałem w spółdzielni studenckiej, to były takie fajne czasy. I zdarzyło mi się raz, że miałem pieniądze odłożone już dla Pana Boga na dziesięcinę, ale zobaczyłem w jakimś sklepie coś, co wtedy były czasy, że znikały to momentalnie rzeczy. Jak nie kupię, to już na drugi dzień tego nie będzie. No i to były jedyne pieniądze, które musiałem uszczknąć. I tak właśnie dokonałem tej czynności. Wziąłem, Panie Boże, to uzbieram za tydzień, Ci zwrócę i wyrównam tą sprawę. Poszedłem do spółdzielni studenckiej, gdzie cały czas mieliśmy pracę i nagle praca się urwała.
nie ma pracy. No dosłownie, totalna zmora. Miałem tam swoją brygadę, z którą pracowaliśmy już od kilku lat. Ja tak się modliłem w pewnym momencie: Panie Boże, jeżeli to jest takie doświadczenie z Tobą, to spraw, abyśmy mimo wszystko, już nie tylko dla siebie proszę, ale dla tych moich kolegów, którzy jesteśmy, aby do 10:00, abyśmy mogli dostać jakiś telefon, że jakaś praca będzie. Słuchajcie, tak trwało tak, myśmy tam od godziny 8 czy 7 czekaliśmy na te zlecenia i jedna godzina upływa, druga godzina. Większość studentów już się jest za 5:10. Chłopaki mówią: no słuchajcie, już dzisiaj nie ma zlecenia. No taki dzień, no nie wiemy dlaczego, ale nie ma. I ubraliśmy się, wyszliśmy, było za 15 sekund 10:00, już byliśmy na zewnątrz i tak dalej. Nagle ktoś wychyla się z okna i mówi: słuchajcie, mamy zlecenie, jest zlecenie. Wróciliśmy, no. I wtedy pracowaliśmy. Opowiadam o tym dlaczego. Dlatego, że wtedy pamiętam, prosiłem: Panie Boże, jeżeli Ty za tym stoisz, że to nie przypadek, że nie mamy pracy, a jednak Ty ingerujesz w jakiś sposób, to spraw, abyśmy znaleźli. To było takie trochę wymuszenie na Panu Bogu. Nie wiem, czy to było dobre, czy niedobre, bo w pewnym momencie, ale ja wtedy byłem początkującym dzieckiem Bożym. I Pan Bóg w pewien sposób wtedy szczególnie chce pokazać jak gdyby swoje zainteresowanie sobą i poznanie Jego, żebyśmy Go lepiej poznali. To było takie bardzo dla mnie pouczające i takie mądre. I mówię Wam, że to jest jeden ze sposobów, który Pan mówi: zobaczycie, jaki ja jestem. Mhm. Ja nie chcę mówić już o innych dalszych. Dobra. Może otworzymy sobie wspólnie Księgę Malachiasza, 3 rozdział. Księga Malachiasza, 3 rozdział. I proszę jedną chętną osobę o przeczytanie od wersetu 8 do wersetu 10, powiedzmy. Chociaż na dobrą sprawę można do 12, ale czas nam się krócił, więc 8 do 10. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Dziękuję bardzo. Na dobrą sprawę to lepszym słowem niż oszukiwać w tym 8 wersecie i 9 byłoby po prostu okradać albo rabować. Bo tyle znaczy właśnie to słowo hebrajskie kaba. I to jest oszukiwać, ale bardziej rabować, okradać Boga. No, czy można okradać Boga, jeśli Bóg ma wszystko? To jest pytanie takie może do przemyślenia. Ale drugie pytanie jest takie. Jeśli Pan Bóg ma wszystko, to dlaczego chce? Jeśli chce, to dlaczego wymyślił taki system, żebyśmy mu coś jeszcze musieli oddawać, jeśli ma wszystko? Czy brakuje mu pieniędzy, czy brakuje mu środków finansowych, musi nas, powiedzmy, zubożać? Ja powiem, proszę. No. Znaczy ja bym się spojrzała trochę z innej strony, bo my zawsze mówimy o dziesięcinie, o darach generalnie, że powinniśmy oddawać i tak dalej, ale ja bym spojrzała na to od strony celu. Co to znaczy właśnie, że my oddajemy Bogu te dary dziesięciny, tak? Bo ja często słyszałam, ludzie mówią, że ja oddaję dziesięcinę i właściwie nie obchodzi mnie, co się dzieje z tymi pieniędzmi, tak? Potem to już jest kwestia tych, którzy tym zarządzają, co z tym zrobią, nie? Natomiast ja myślę, że to niekoniecznie tak powinno być, tak? Przynajmniej ja mam takie odczucie, że jak ja oddaję dar, czy daję dziesięcinę, tak? To interesuje mnie, na co to pójdzie, tak? Co to znaczy, że ja oddaję ją Bogu? No przecież nie daję fizycznie Panu Bogu, bo On tego nie potrzebuje, tak? W takim sensie. Tylko tak jak było w Izraelu, no te dziesięciny służyły komu? Służyły świątyni, służyły tym osobom, które pracowały przy świątyni, ale też służyły, tak? Bo tak jak mówiłeś, były różne dziesięciny, też służyły osobom biednym, ubogim, które nie miały, tak? Nic. Więc ja razem sobie tak myślę, że to tak trochę spychamy, że tak, musimy dawać dziesięcinę koniecznie i dawać, ale nie obchodzi nas na co i po co. I ja niekoniecznie zgadzam się z poglądem, że muszę oddać dziesięcinę koniecznie w taki sposób, że ja nie mogę wybrać sobie, na co mogę ją oddać. Tak? W sensie, że ja przeznaczam ten dar, czy te 10%, ale nie musi każdy wiedzieć, że ja oddałam. I ja mogę na przykład przeznaczyć, nie wiem, dla konkretnej osoby, która pracuje, tak? W jakiś sposób, niekoniecznie przez, nazwijmy to, organizację kościelną. Tak? I rozumiem. Myślę, że my czasami
wpadamy w takie niebezpieczeństwo, że po prostu mamy oddać dziesięcinę, nawet wezmę kredyt, bo muszę oddać dziesięcinę, bo i takie przypadki, o takich przypadkach słyszałam niestety. I koniec, tak? I już mnie nie obchodzi, co się z tym dzieje. I to chyba nie jest właściwe podejście. Ciekawe z tym kredytem. Mhm. Ja przyznam się szczerze, ja zupełnie inaczej spoglądam. Tak myślę, że jednym z problemów jako ludzie mamy, to znaczy jest nasze przywiązanie do środków finansowych, bo one pozwalają zrealizować nam tyle rzeczy i wydaje nam się, że jak... I w pewnym momencie stajemy się niewolnikami tych środków. Nieprzypadkowo Paweł napisał w jednym z listów, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Jak gdyby takim remedium, czy takim lekarstwem, które Pan Bóg chciał nam dać, to bo słuchajcie, chciałbym złamać was ten egoizm, to takie przywiązanie do tych środków. Słuchajcie, co jakiś czas, pamiętajcie, że jak już dostajecie, to dajcie mi troszeczkę. Ja patrzę na to jako taki umiejętny, bardzo mądry sposób uczenia, dzielenia się z tym, co posiadamy. Jakby troszkę narzuconym już jakby z góry, ale no jak mam was nauczyć, żebyście się zdobyli wiedzę, że dawanie jest większą radością niż branie. No więc muszę wam coś nakazać, a się przekonacie, że jest to naprawdę olbrzymią radością, jeżeli możecie dać. Pomijając kwestię, jak, ale chodzi o gotowość uczenia nas dzielenia się. I to ja tak mówię, że to jest coś, co nieraz trzeba człowieka pchnąć. Idź, spróbuj to, zobaczysz. I wtedy jak on to raz, drugi, trzeci raz zrobi, wtedy widzi efekt. Ja też uważam, że już zgadzam się oczywiście z tym, ale też uważam, że dla mnie w ogóle jak ja oddaję dziesięcinę, to też ja mam w sercu taką radość, dlatego że ja mam świadomość, na co ona jest przeznaczana, tak? Na co powinna, na co jest, tak? Przeznaczana. I wtedy mam taką radość, że sobie właśnie wtedy myślę, no tak, Panie Boże, to ja wtedy wspomagam Twoje dzieło. Tak? Tak sobie to interpretuję. Mimo, że to i tak jest Boża własność, ale jednak ja czuję właśnie taką radość, że tak, robię coś, co przyczyni się ku Bożej chwale. I to jest dla mnie niesamowite, jest to dla mnie ogromną motywacją do tego, żeby to robić. Mówię, bo czerpię z tego satysfakcję jakąś tam, może nawet nie tyle satysfakcję, co po prostu radość. Mhm. Myślę, że o to chodzi właśnie, o to, żeby być gotowym i żeby mieć radość, a nie, tak jak powiedziałam, że po prostu ktoś, bo wiecie, czasem ja się spotkałam z takimi, nawet gdzieś tam w naszym studium, takie pytania, które dla mnie są troszeczkę manipulujące, które mówią, a ponieważ Chrystus zrobił dla ciebie tyle i tyle, to jak ty możesz nie oddać na przykład daru czy dziesięciny? Dla mnie to jest trochę takie niewłaściwe, tak? Dlatego że potem taka osoba sobie, aha, muszę oddać, bo jak nie oddam, to nie będę zbawiona, więc idę wziąć kredyt. I wiecie, to już nie jest radością, tak? To już nie jest oddawanie dziesięciny z radością, że ja oddaję coś Bogu i wspieram Jego dzieło, tylko to już jest takie trochę zbawienie z uczynków, tak? Muszę zapłacić Panu Bogu za zbawienie. Ale ja to tak trochę odbieram. Gdy mówimy o kredycie, to wtedy to nie jest... To jest no jakieś zła kolejność. No nie wiem, ja w każdym razie słyszałam o takich przypadkach, że po prostu osoby jakoś... Nawet kredyty brały, żeby zapłacić dziesięcinę. Ale jak, osób, przecież, jak się zarabia x się pieniędzy, dostaje, to z tego. No dobra. W każdym razie. Nie będziemy. Więc to chodzi właśnie tak, jak ty mówisz, o taką radość, że ty czujesz, że robisz to z przekonania, nie? A nie dlatego, że tak jak mówię, płacę Panu Bogu, żeby mnie zbawił. Bo to tak trochę się urasta do takich rozmiarów czasami. Nie? Z drugiej strony, i to jest, pamiętacie tą historię, ona jest w Ewangeliach, ten wdowi grosz. No. Jak Pan Bóg nieraz spogląda. To jest taka niby wzmianka, jednak została ona w sposób wyróżniona, że Pan Bóg jak gdyby dostrzega to poświęcenie, tą rezygnację nawet z własnych, jak gdyby i z drugiej strony zaufanie Jemu. To jest troszeczkę rzucenie się tak, nam jest bardzo trudno się rzucić i całkowicie zaufać Bogu, bo nieraz wolimy mieć jakieś tam zabezpieczenie, linę zabezpieczającą, którą no jak będę spadał, to i tak ona mnie tam zatrzyma. I tak skoczyć w Boże ramiona. I jak gdyby tutaj dajemy Panu Bogu szansę, mówić spróbuj, zobacz, ja naprawdę jestem w stanie. Chociaż no jest to, wymaga i pewnej wiary i zaufania, ale znowu uczy nas tego. Mhm. Wiele kościołów jakby współczesnych nie praktykuje tego systemu dziesięcinowego. Jakieś tam datki mają. Tłumaczą to w prosty sposób, że to się tyczyło starożytnego Izraela, że było to dla kapłanów. Nie będziemy może tego przechodzić przez cały ten jakby wywód, który moglibyśmy tutaj uczynić, ale pokrótce może tylko wspomnę osobiście, dlaczego akurat ja uważam, że Biblia jednak naucza o tym jakimś systemie właśnie szafowania. Przykład chociażby Abrahama, który oddaje dziesięcinę po wygranej wojnie Melchizedekowi, który jest kapłanem Boga Najwyższego. Wtedy jeszcze nie możemy mówić o narodzie żydowskim, prawda, który się wywodzi dopiero od tak naprawdę
czy tam narodzie izraelskim od Jakuba. To jeszcze jest daleko przed Synajem, daleko przed świątynią, prawda? No ktoś może powiedzieć, no ale obrzezanie też było, jak był Abraham. Ale obrzezanie zostało w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale jakby zdjęte z wokandy, że nie musicie się obrzezywać, żeby być chrześcijanami. To był pogląd, prawda, tego pierwszego soboru, jak my to nazywamy, w Jerozolimie. Na temat dziesięciny nic nie, jakby nie, też nie odwołali. Nie wskazuje nic na to, że ona jest już przestaje być aktualna, bo na przykład Paweł w pierwszym liście do Koryntian, który moglibyśmy też otworzyć, przyrównuje tych, którzy służą dla Ewangelii, dla rozwoju Ewangelii, do tych, którzy służą przy świątyni. To jest, podam tekst, 2 Koryntian, 1 Koryntian 9, 13, 14. No i właśnie przykład tej wdowy, która oddała te wszystko, co miała na swoje utrzymanie, jak podaje ewangelista. A ciekawe jest właśnie, że Pan Jezus mocno krytykował tych, którzy zarządzali tymi pieniędzmi i miał swoje ale co do nich, chociażby to jest rozdział 23, werset 14. Dobrze, nie będziemy może tego też tak, chyba że jeszcze macie jakieś końcowe uwagi, które chcieli... Bo nieraz byśmy chcieli, żeby pewne prawa były powtórzone. Ktoś by powiedział, o sobocie też nie ma nic powiedziane bezpośrednio, że popatrzmy jakie mamy wypaczenia, ale... W Dziejach Apostolskich jest często wspomniane o tym, że niektórzy sprzedawali całe majątki i rozdawali, dawali kościołom i przynoszono, bo była taka potrzeba, bo jakby, i ja mówię, to nawet nie tylko dziesięcina, ale oni to, co mieli, oddawali wszystko jak gdyby w ręce kościoła, no to już pomijam to, jak wielkie poświęcenie było to, czy z jakiej przyczyny to znaczy do tego dochodziło, ale to już pokazuje, że system ofiarowania i darowania był jak gdyby funkcjonował w Kościele. Zresztą później on doprowadził do pewnych wypaczeń w Kościele chrześcijańskim i dlatego Kościół odszedł od dziesięcin, chociaż przez średniowieczu były zbierane, a nawet wręcz byli urzędnicy kościelni wysyłani do ludzi i nawet 10 jajek zniosła kura, jedno jajko do kościoła. I to było wymuszone, więc tam nie było dobrowolności, więc była troszkę inna różnica. Myślę, że w jakiś sposób sam fakt, że Pan Bóg mówił, wypróbujcie mnie i nie oszukujcie, pokazywał dwie możliwe drogi. Nie chodzi mi o to, że chcę na was wymusić, ale chcę, abyście po prostu doświadczyli mnie. Są dwie zupełnie inne sprawy, dwie propozycje. Okej, więc zamykając ten temat właśnie, może tylko wspomnę, że nie musimy się wcale koncentrować na dziesięcinie, ponieważ dziesięcina jest to takie minimum, jakie Pan Bóg zaleca. Tak jak sabat. Nie powinniśmy poprzestawać na czasie tylko 1/7 tygodnia, prawda? Ale co jeszcze damy od siebie ponad to, co Pan Bóg wymaga? Myślę, że to jest taki pułap, z którego startujemy, a myślę, że ochotnego dawcę Bóg miłuje i warto jest wypróbować właśnie tak, jak mówisz, Pana Boga i samemu doświadczyć, nie dlatego, że muszę, tak jak mówiłaś, Klaudia, ale dlatego, że chcę po prostu iść za tym przykładem, który mamy w Biblii. Zastanówmy się jeszcze chwilkę, może tylko dotkniemy powoli tego tematu małżeństwa. Temat małżeństwa jest tematem też dość interesującym, tematem kontrowersyjnym. Ja może nie mam dużego doświadczenia w tej kwestii, ale no, powiedzcie mi wy, Zbyszek, Klaudia, nie musicie zdradzać nam sekretów osobistych, ale jak zapatrujecie się na małżeństwo? Czy jak to... Z punktu widzenia chrześcijanina, jakie przynajmniej powinno być, albo dobrze, żeby było, to małżeństwo, czym ono tak naprawdę jest albo powinno być? Muszę wam powiedzieć, Klaudia się pewnie zgodzi, bo jak stażem? Stażem 3,5 roku. A dobrze, no 10 lat prawie dłużej, no ale to nic. Słuchajcie, ja myślę, że małżeństwo jest jeszcze jednym z darów. Raz, że daje jej przyjemność, ale daje jej też odpowiedzialność, ale myślę o tym od innej zupełnie strony w tej chwili, dlatego że jest to miejsce, w których osoba druga tak samo jak jest przez nas poznana i tak samo poznaje nas. Poza tym pojawiają się jeszcze nowe osoby, które mamy możliwość kształtowania. Słuchajcie, to jest niesamowita rzecz, kiedy możemy być uczestnikami w podobnego aktu jak akt stwarzania i kształtowania. To jest pewnego rodzaju olbrzymi przywilej i odpowiedzialność. To jest pierwsza rzecz. Czyli ja pokazuję, że Pan Bóg dając małżeństwo dał wspaniały dar.
jeżeli jest on idealnie, odpowiednio rozumiany, co jest przez to dane. Ale okazuje się, że przychodząc do małżeństwa jesteśmy pokaleczeni niekiedy. Po prostu jesteśmy. I tutaj mamy kolejną rzecz. Pan Bóg nas uczy, że nawet, bo od znajomych możemy uciec, zrezygnować z ich kontaktów i tak dalej, ale małżeństwa nie możemy, więc musimy się przystosować. Musimy jakoś nauczyć się wspólnie żyć i nagle musimy z czegoś rezygnować. Okazywać dużo cierpliwości, okazywać dużo wyrozumiałości, uczyć się z sobą rozmawiać. Nieraz to trwa lata, ale to jest szkoła, z której nie warto rezygnować. To znaczy, warto jest, jednym powiem wam tak z perspektywy, największym niebezpieczeństwem jest to, kiedy jedna ze stron uważa, że ma rację i tą rację i nie chce ustąpić. Jak gdyby ona nie potrzebuje zmieniać się, ona jest do super, jest bardzo trudna sytuacja, ale to też jest coś, że mnie się zdarzyło kiedyś po jakiejś takiej ostrej wymianie zdań z żoną, że uciekłem prawie w las i łzy mi się leciały. Mówię, panie Boże, dałeś mi żonę, a ja już nie wytrzymam, nie dam rady, nie, to nie można z tą kobietą wytrzymać. No. A jest, Pan Bóg mi dał taką cierpliwość, że jakoś jesteśmy razem już od x lat. I czy się zmieniły pewne rzeczy? To znaczy faktem jest, że się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy jest źle. Pytanie jest, czy rezygnujemy z walki o tą drugą osobę? Czy po prostu jesteśmy, bo jesteśmy i czy próbujemy i chcemy podejmować dalej trud po 20-30 latach pożycia małżeńskiego. Słuchaj, musimy coś zmienić i jeszcze coś tam spróbować w naszym życiu osiągnąć. Warto mieć cele. I myślę, że po to dał Pan Bóg małżeństwo, dał nam żonę, dał nam męża, żebyśmy właśnie mogli się rozwijać pod lupą, bo żona nam bardzo dobrze wytknie nasze wady. Podobnie nieraz my. Nasze oczekiwania nie spełni, chociaż... Ale my jej także możemy nie spełniać. Uczy nas delikatności. Klaudio, teraz możesz ty podzielić, jakie są oczekiwania kobiet, jakie są oczekiwania mężczyzn, ileż tam jest, ale jak bardzo daje nam to możliwość rozwoju, jeżeli włączymy tam uczucia, miłość, cierpliwość, kontakt. Dobre. To jest piękna szkoła. Super, dzięki Zbyszku za tą wypowiedź. Chyba będziemy musieli kończyć, bo czas nam się kończy, ale w przerwie sobie możemy wszystko jeszcze dopowiedzieć, co nie było tutaj powiedziane. Zachęcam was tylko, 5 rozdział listu do Efezjan. Nie czytajmy teraz, ale w domu, 5 rozdział listu do Efezjan od 20 do 32 wersetu. Możemy poczytać sobie na temat małżeństwa, jakie powinno być. I myślę, że to jest temat, którego nie zgłębimy na żadnej ze studium Pisma Świętego tak dobrze, jak to po prostu w praktyce wychodzi. Ale wejdę w ostatnie słowo. No, powiem wam, warto jest jedną rzecz mieć. Dostrzegać, widzieć jak najwięcej pozytywów u swojej drugiej strony, u swojej partnerki, bo jeżeli się skoncentrujecie na negatywach, nie wytrzymacie. Patrzcie na to, co ta osoba ma dobrego i jak gdyby niech to wzrasta i umiecie ją za to docenić, chwalić, bo to jest potrzebne. I to pomaga wam, jak gdyby nie, to jeszcze nie jest ten, to jeszcze nie ta granica, jeszcze ma tyle dobrego, że idziemy dalej. No tak, jasne. Dlatego życzę wam i sobie i wszystkim, którzy nas oglądali i słuchali tego, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu, chociaż czasem jest na pewno trudno nam, ale nie poddawajmy się i pomódlmy się teraz na zakończenie razem z Klaudią. Panie Boże, dziękujemy Ci za to studium, dziękujemy Ci za Twoje słowo, w którym pokazujesz nam jak żyć i pokazujesz nam różne zasady właściwie w każdej dziedzinie naszego życia i dziękujemy Ci za to i prosimy, abyś Ty dał Ducha Twojego Świętego, abyśmy mogli to w nasze życie wprowadzać bez względu na wszystko, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą, abyśmy właściwie szefowali swoim życiem i właściwie zarządzali tym, co Ty nam dałeś. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, o Twojego Ducha Świętego w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zapraszamy wszystkich za tydzień na kolejne studium Pisma Świętego zatytułowane Rzeczy Ostateczne, Jezus i Zbawieni. Serdecznie zapraszam.